Ho, 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 Mariusz rozpierdol, robi rozpierdol tu. Ho, 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 Mariusz rozpierdol, wszystkich załatwi tu. Tak wiem, tu się rymuje z tu. A siemaneczko, jestem Bas i widzę was w Far Cry'u New Dawnie. No, nie można na to wskoczyć. My sobie tutaj mamy dużo rzeczy do poopowiadania. Znaczy, ja porobiłem te, jedną bazę zrobiłem. I porobiłem te tyle, ile mogłem tych tutaj w okolicy, te skrytki preperskie. Dlatego mamy, patrzcie, ile mamy punktów. Mamy 50 punktów. Więc sobie teraz szybko je porozdajemy. Chyba na wszystko, co można. Myślę, że tak po kolei będziemy lecieć. Mieć wszystko odblokowane. Nawet nie patrząc za bardzo. O, nie starczy na wszystko. Chociaż, czy to się opłaca? A, można... To można wziąć... To niekoniecznie, to też niekoniecznie... Apteczki... Co to jest? O, to spoko. Apteczki sobie zwiększmy... To... Jeszcze raz to... Żeby było więcej. Popatrzcie od razu też, ile mamy etanolu, więc wchodzimy do bazy. Standardowo chcę to rozbudować, żeby móc trzecią rangę robić broni, żeby robić misje broniowe. I co, nie mogę? To tyle kosztowało? O kurwa. Okej. No trudno, aż tyle żeśmy wydali na broń, no niech będzie. Myślałem, że to trochę mniej kosztowało. Ale teraz możemy sobie, bo ja mam wszystkie zadania już na broń zrobione. Na tą dwójkę, nie? Więc trzeba zrobić na trójkę. Sobie zróbmy tu pałę pierw. Pyk, nawet nie miałem żadnej pały. Zróbmy sobie pistolet. Taki? Taki jeszcze jest pistolet. To jest jako SMG, ale to SMG... Później sobie zrobimy. Który jest tańszy? A czekajcie, porównaj, tylko że to mi pewnie będzie się... A, bo ten jest... Ten jest... Dobra, weźmy ten. Trochę surowców mamy. Tu... Kolejna broń. SMG na razie nie robię, bo będę właśnie może robił tym, bo to szkoda hajsu. I slotu. Co to jest? Strzelba. A co to jest? Karabin szturmowy. Weźmy sobie strzelbę, zróbmy. Nie stać mnie, o kurwa. A, nie stać mnie, nie mam tego. Czego ja nie mam? O kurde, jakiegoś, co to jest? Nie widać nawet, co to jest. No nie mam, no trudno. To weźmy sobie tą snajperkę i karabin maszynowy, wezmę ten. Powinno mnie stać być na obydwie te rzeczy, pyk. Tutaj. Snajperka tutaj. No jeszcze jeden slot mam. Na to mnie nie stać. To może być w sumie. Miotacz ognia, bo miotacz ognia to też tylko do zadania. Zobaczmy, czy potem mnie jeszcze będzie stać na zrobienie tego SMG-a. Super, dobra, będzie. Dobra, to załatwione, to załatwione. Amunicję jeszcze można kupić. Jakieś zaopatrzenie w walce, coś ten? Dobra, tyle. Mamy wszystko nowe. Możemy teraz ten? A ja bym chciał, bo Timber już ma full tego, też się nabiło na zabójstwa. Ja bym pojechał dzisiaj do pastora Jeroma. Zrobił go, żeby tym, naszym ziomkiem. I pojechał na wyprawy dokończyć. I dokończyć wyprawę bym dokończył z nim. Skakuj, Timbuś. Myślę, że to jest dobry plan na dzisiejszy dzień. Zresztą, że tu z tym pastorem pewnie nam nie pójdzie jakoś ultra też szybko. Więc ten.
akurat sobie zrobimy, nie wiem ile tych zasranych wypraw nam zostało, ale mamy 3 zrobione. Może nam się... Nie, 3? 3 mam, czy więcej? Dziennik. Wyprawy. 3 mam zrobione. Znaczy mamy w sumie. Jest ich chyba 5, tak z tego co pamiętam. Ale ręki sobie nie dam uciec. Uciąć. Albo 5, albo 7. Na pewno nie parzyście. O, okej. Najgłupsze. Najgłupsze, czyli miotacz ognia. Byk. Już dam do was, idę was spalić. Nie, nie, Blue Timber zostaw. Uciekaj, Timber. Fajnie, że zamiast uciekać od ognia, to postanawia, że najlepszym pomysłem jest... Najlepszym pomysłem jest strzelanie do mnie zamiast uciekać od tego ognia. Kto mnie widzi? Nie wiem. Przeładujmy to. Chodźmy do pastora. A nie, pastor chyba zszedł w ogóle. Tam coś na górze jest ciekawego? Niekoniecznie. No posuń się, kurwa. No. Czemu on dalej żyje? No właśnie. Dobra, dobra, miał wybuchnąć. Akurat, a tu ja bym się wspiął chciał. O właśnie. Nie wiem, czy to na górę. A wejdźmy, zobaczmy, może coś jest i zaraz z nim pogadamy. Jakaś notatka widzę. Widzę, że tu nie jest pastor Jerome, tylko ten. Notatka czego? Jero, nie, Ramon. Nieważne. Ale to Jerome pisał, Ramon. Ludzie muszą zebrać się w grupę, nikt nikomu nie ufa na tyle, by móc walczyć z bandytami w taki sam sposób, jak ja i moi przyjaciele walczyli z endeniarzami. Chuja, prawda, prawie nic nie robi. Chociaż dobra, ty najwięcej robisz z nich wszystkich. Dobra, zatem chodno. Wszyscy wieczorem kładą się spać z myślą, że sąsiedzi ich okradą, ponieważ tak stało się z nadejściem upadku. W taki sposób trudno będzie zbudować ruch oporu, Jerome, ale już zbudowany jest. Jaki target down? Co oni tam wymyślają? Kto to tam się tłucze z kimś? Kto mi tam Timbera bije? No ja pierdolę, no kopnę was w dupę zaraz. O, miotacz ognia zaliczony. No, trochę jest to głupie kupowanie miotacza ognia, wydawanie tych zasobów, żeby zbudować miotacz ognia, którego potem nie będę używał za bardzo. To co teraz? Snajperka? Pistolet? Może pistolet? Mogą oni przestać mnie wypatrywać ciągle? Dobra, chuj z nimi. Znaczy, bo oni potem przyjadą tutaj mi... Ciekawy celownik do pistoletu, jeszcze tak na końcu. To nieważne. A może jakiś Dobra, nieważne, nie chcę się... Dobra, panie, gadaj pan, co pan masz do pogadania. Możesz stać w miejscu? No, dziękuję. They captured Jerome. I barely managed to get out alive. Oh, Lord knows where they've taken Jerome. There might be a clue in the truck we took down. It's not far from here. No, to jest taka bardziej złożona misja. O, właśnie, czekałem na to. O! To jest jako pistolet?
ty pierdzielisz? To jest jako... Ja wiem, że w ogóle je na V sobie zmieniałem. O, pojedynczy strzał. Z tym karabinach maszynowych, z tych pistoletach maszynowych. I można mieć automat normalnie, coś na V się zmienia. Dobra, chwila, zobaczę, czy to się zalicza jako pistolet. Nie, no normalnie. Normalnie jako pistolet. Dobra, weźmy jeszcze to. Wróćmy do mojego furaka i podjedźmy tam. Chodź, Timber. Bo Timber w ogóle ma już tą moc, bo to po tych 16 zabójstwach, czy 15, że pokazuje właśnie przez ściany te komponenty w danych lokacjach. To jest kozak właśnie. Zarąbista umiejętność. Bardzo przydatna przy przeszukiwaniach właśnie. No to jest tutaj. No, zaparkowane perfekcyjnie. Mogę tu wejść? Naprawić nie mam po co chyba za bardzo. To pewnie ta notatka. Rozkazy bandytów. Jest taki szalony kaznodzieja, który biega ze strzelbą i atakuje konwoje. Jeśli go złapiecie, mój szef chce z nim jak najszybciej pomówić. Przywieźcie go do starego domu Keletów. Doślemy go migiem na przesłuchanie. No i wiemy, gdzie jest. W domu Keletów. A to jest tutaj obok, tak? Dobra, wbijaj do autka. A to już jest tak tutaj? Może ja spróbuję się lekko zakraść? Mnie tylko ci z drogi jacyś debile nie wypatrzyli. W ogóle tu jest coś do popatrzenia, to jeszcze sobie popatrzę. Słonie? A nie, pumy. Trochę wyglądało to jak słonie. No bo ja mam tutaj tą. Snajperkę z tłumikiem. Myślę, że to jest całkiem niezłe. Dobra. On tak na serio? Dostał typ... Patrzcie. No nie! Popierdoliło ich! Dostał typ... Ja pierdolę, dostał typ w plecy i pierwszorangowiec dostał typ w plecy z trzeciej rangi... Jak automatyczne je zapojebało? Dostał w plecy, kurwa. Ze snajperki trzeciorangowej, pierwszorangowiec i kurwa, nie zabiło go to. Kurwa. Jedź, kurwo. Ja pierdolę, co za bullshit. Ja pierdolę, co za chujstwo. No i to jest właśnie to idiotyczne, co oni odjebali w tym Newdownie. Co oni tu kurwa zrobili, naprawdę. A, super. Zastrzeliłem Jeroma. Ja pierdolę, co to jest za kurwa bullshit? A ikonka, że niby jest opancerzony, to jest tylko to, że ma tarczę. Ja mu nie strzeliłem kurwa w tarczę. Więc nie powinno być żadnego problemu. To jest kurwa głupie po prostu. Irytuje to w tej grze, że szok. Ja nie wiem, kto wpadł. To jest tak jak w tym Revelationie ktoś wpadł. Mądry na pomysł, że świetnym pomysłem jest zasuwaj tam, Timber, że zajebistym pomysłem jest, że zajekurwabistym pomysłem jest
Ja bym się zakradł do tego auta i tych typiarzy z tego auta wystrzelił, no ale to już taki... No chyba kogoś w tym momencie pierdolnęło na łeb. Co on robi? Jakby on mi odjechał, to... O! O! To bym chyba komuś zakopał na dupę, naprawdę. Nakopał w dupę. Jak on by mi kurwa odjechał. Dobra. Karabin maszynowy, tu jest jakiś sejfik. Otwórzmy. Zaraz pogadam z Jeromem. On coś będzie chciał chyba od nas jeszcze. O, ale bym mu nakopał do dupę. Znaczy ja mogłem wypuścić Jeroma i ten. I wtedy sobie na cicho resztę zabić, ale no. Już jest takie, wiecie, zbędne bym powiedział. O, a bo my mamy ten, jak to się nazywa, bagnet w tym. To jest akurat spoko. No, co jest? They were taking me to the old house. They've got other prisoners there. I could use your help to save those people. No właśnie, o to mi właśnie. Jezus, gdzie? Nie, no będzie szybciej przejechać jednak. Ale wezmę to auto. To jest takie samo w sumie jak my mamy, tylko nie takie niebieskie. A ja mogę go wziąć za tego już? Nie. A, bo on mi tu nie wsiądzie, bo Timber siedzi. Trudno. Jezu, serio, muszę wziąć czwórkę. Chodź, kurwa. Timber z przodu. Wskakuj, Timber. No patrzcie! Timber, no wsiadaj, patanie! Czemu on nie jedzie teraz ze mną? Co za kur... Dobra, nieważne. Pierdolę to. Tu radia nie ma. A, to ten idiota. No wskakuj, Timber, kurde! Ile razy mam cię wołać? A to w dupie to. Nie no, znowu coś gdzieś. A dobra, w dupie to. Z Timberem się bawią, trudno. Nie wiem czemu radio znowu nie działa. Nie wiem. Może w tym aucie nie działa. Z biura usług lotniczych córki Rej. Pach! Zabijemy deniarza. Dobra, zaraz będziemy. Już tu jest. Czemu to mnie tak prowadzi głupkowato? Ja w ogóle to jest gdzieś... No dobra, nieważne. Bo tu znowu trzeba się skradać. A tu to jest, dobra, nieważne. O właśnie, to z tymi zdjęciami już dwa zrobiłem. No przy okazji znalazłem to. Trzecie powinno być. Jakoś tak. Dobra, Team Buś. Zadanie bojowe, czy jak zwykle rekonesans.
Potem sobie przeszukamy to miejsce, aczkolwiek, a może to teraz. No niekoniecznie mi o to chodziło, no ale... Można w sumie tak zrobić. Kto mnie widzi, kurwa? Elo? No nie, bo oni mi ich wszystkich zabiją teraz. Albo nie? Albo nie. Jednak nie są tacy mądrzy jak edeniarze. W ogóle żeś... A ty, kurwa, nie trafiasz? Czy przez tą kratę coś tu nie działa? Pyk. Pyk. A to Jerome! Kurwa, nieważne. Czemu ty do mnie strzelasz? Kurwa, głupi jest! Czemu on do mnie strzelał? No pojebało typa. Dobra, dawaj. Jerome Jeffries. Most folks call me Pastor Jerome. Myśmy chyba zrobili wszystkie zadania, czy mi się wydaje? Poza pistoletem i pałą. Dzisiaj już nie zrobimy wyprawy. Już tak czuję, no ale dobra. Dobra, zatrudnimy Jeroma, właśnie, weź zatrudnij. Ja sobie to miejsce jeszcze przeszukam, ja w ogóle chcę sprawdzić te wyzwania, czy ja zrobiłem na karabin maszynowy. Nie, karabin nie. Karabin maszynowy nie zrobię. Przeszukajmy to. Zrobiłem inne rzeczy. O! Bliźniaczka. Notatka to zaraz. Pupitolą. Dobra, dwa. Idę po tą notatkę teraz. A czekajcie, jeszcze ten dom sprawdzę pierw. Coś może być. Notatka. A coś poza notatką jest? Kurwa, druga notatka i safe, okej. Okay. Dobra. Dziennik Karminy. A no bo to jest dom rejów, nie? To Karmina myszka. Mama mama wymyśla kolejne wymówki, żeby zatrzymać mnie w domu. Wydaje się, że wie dlaczego tego nienawidzę, ale to nieprawda. Siedząc tutaj nie zapewnię jej bezpieczeństwo. Potrafię zadbać o nas obie. Po tym, co stało się tacie, muszę to zrobić. To tylko kwestia czasu, nim bandyci przyjdą także po nas. Okej. Dobrze. Szybko przeczytać. Karmina, wróć przed zmrokiem, nie kłóć się znowu o to, że ze mną. Bandyci właśnie przejęli Folsent, są wszędzie. No Folsent to ja chyba wyzwoliłem to jedno, co żeśmy zaczynali dzisiaj odcinek. Musisz być mądra, muszę... proszę nie... Mogę stracić też ciebie, mama. Okej? Okay. Siup, tam jest jeszcze ten... Ale mamy... To będzie full? Znaczy wiem, jeszcze ta notatka jedna. Jeszcze jedna rzecz. Timber, pomóż. Znajdź komponenty. Notatka bandyty. Dobra robota ze znalezieniem tej miejscówki. Dużo miejsca na klatki, spora przestrzeń do reedukacji. Każdy króliczek chcący sprawić kłopotu zmieni zdanie po zobaczeniu, co tu się dzieje. Ruszam po potrzebny sprzęt, zbierz ekipę, żebyśmy mogli wszystko przygotować, kiedy wrócę. Okej, okay, o.
No i co, gdzie? A, bo, aha, bo ja boomera już nie mam. Kurde, żebym go zwolnił w najgłupszym momencie, bo mi nie znalazł tego. Nie znalazł mi tego trzeciego... Może na górze. Tego czwartego, znaczy się. Komponentów tych czwartych. A jakby go tak zatrudnić, żeby znalazł i zwolnić? Nie jest taki głupi pomysł. Chodź tu, bum. Chodź tu. Imbuś. No gdzie? Gdzie jest? Gdzie jest? Szukaj, gdzie jest? Gdzie są te komponenty ostatnie? No co, Timbuś, tu nie ma. Tu nie ma. O! O! Mamy, dobra, dobry Timbuś. Dobry Timbuś, tutaj znalazł. Grzeczny piesek. Pyk. Dobra, to teraz można Jeroma z powrotem. Aha. Dobra, zaraz będzie. Jak tam czas odcinka? 26 minut, ale to się mega nie opłaca. Nie no, dobra, tapnę się tutaj, bo w przyszłym odcinku... No, posłuchamy tego, o, posłuchamy, zakończymy, najwyżej będzie trochę krótszy odcinek, a w następnym odcinku postaram się zrobić resztę tych... tych... Znaczy, no, będziemy sobie... Zrobimy sobie cały odcinek tych... misji. O, jest już dostępny, można go zmienić. Nie, to lista. Możemy też... No, snajperki mi się akurat nie pozbywał. Zobaczę, co mogę zrobić. Żeś... Aha... To mogę. Ale to jest karabin szturmowy, to nie. LKM. LKM nie jest głupia. Głupi bazooka też nie jest głupia. Muszę wybrać. To na razie nie, to bym na razie olał. Płytki będę miał z tego teraz, z tych wypraw. Nie wiem, czy poza nagraniem będę musiał wypraw zrobić, jeżeli będę chciał legendarne bronie robić. Co by wziąć? LKM? Bazookę. Może bazookę. Bazookę. Muszę sobie... No dobra, niech będzie tutaj. Dobra. Pozbieram jeszcze tu ziołka, o ile jeszcze już coś rośnie. Chyba nie rośnie jeszcze. Tutaj nic nie rozwinąłem, no nie. Dobra, pogadajmy z tym Francuzem i po prostu zakończymy sobie odcinek po tym, tej gananinie. Akurat będzie pół godziny w sumie. With the highwaymen, it's the opposite. They see you, then they shit themselves, and then they die. It's so poetic, really beautiful. Zdecydowanie. There's more beauty in this world, if you know what I mean. So listen to this. I have three words for you. Alcatraz. O, to jest trudno na cicho zrobić. It's a whole operation. Well, my friend, that just means Operation Fuck That Shit is underway. If the movies taught us anything, it's that there's always a way in or out of that shithole, right? No, no, to w następnym odcinku sobie zrobimy Alcatraz. Jeszcze jest bagno. Coś jeszcze. To chyba 5 jest jednak. Popatrzcie, ile mamy tusz. Możemy wziąć kolejną. To jest kolejny... pomocnik, tu jest kolejny, to jest świnka i tu jest kolejny. Więc musimy to trochę przyspieszyć z tą robotą tych typiarzy. A on w ogóle kogokolwiek ma już zabitego, czy nie? Nikogo. No patrz, jak motorek ma. Dobra, nieważne. Będziemy sobie to robić w przyszłym odcinku. A jak na razie ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż mogę wam powiedzieć? Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, 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 El